Witam bardzo serdecznie moi widzowie w drugim już odcineczku z serii Gothic 2 Juran.mod.pl właśnie ze mną. No i tak, w przednim odcinku nam wyszło trochę kijowo. Wyszedłem już troszkę z wprawy, bo było źle trochę odszumione. Przez co było mnie gorzej słychać, ale teraz już nie powtórzę tego błędu. Wiem jak to jest, teraz już powinno być nawet lepiej, bo sobie ustawiłem bliżej mikrofon. Rozciągnąłem go do maksymalnych możliwości. Także tutaj mamy ten stateczek, jak w przednim odcinku on był. Plus pokażę tu jeszcze trzy znajdźki. Więc tak, tu mamy rybę. Sprytny, co nie? Rybę. A tu mamy tajemniczy symbol. Gdzie jest krzyż? Tu jest krzyż. Dobra, a więc idziemy dalej. Idziemy dalej, skończyliśmy. Tu dalej jest ta wioska, tu mam jakiś sklep. Może jakieś artykuły magiczne i chemiczne? Nie, alchemiczne. A, fajny alchemik, sprząta. Hej, Michael. Witaj, jak ci idzie? Czasem dobrze, czasem źle, a równie źle. Co robisz, gdy ci nie idzie zbyt dobrze? Palę bagienne ziele lub coś tego pokroju? Co innego? Chyba nie palę przecież czegoś pokroju tego śmiesznego toni epokowego. Handlujesz może tym towarem? Nie, że w wypadku. Jeśli czegoś chcesz, to z pewnością dalej tutaj tego nie znajdziesz. Znajdziesz tutaj coś interesującego? Zadajesz strasznie wiele pytań. Jesteś dla mnie zbyt ciekawski. Próbuję się jakoś obeznać w tym małym miasteczku, to wszystko. Cóż, życzę ci szczęścia. Masz takie nastawienie przez całe swoje życie? Powiedz mi, czego tak właściwie do mnie chcesz. A, dużo mu powiedziałem, czego chcę. Naprawdę bardzo dużo. Ale tu jest jakaś Hanka. Hej! Witaj. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem alchemiczny i handluję miksturami oraz magicznymi zwojami. O, kobieta, alchemik. Mam tam coś do zrobienia? Nie, ale mój mąż zajmuje się to pracami w domu. Nie ma zamiaru robić ci prania. Och, ty niedoszły poszukiwaczy przygód. W takim razie załatw mi słoneczny aloes. Niedoszły poszukiwaczy przygód. Brzmi całkiem miło. Cóż, gdzie mogę znaleźć te rośliny? Jeśli znajdziesz trolla, to znajdziesz i słoneczny aloes. Będzie on gdzieś w jego pobliżu. Hej! A, rzeczywiście proste trolle. No tak, Gothic 2. Całkiem niezły arsenał. I ta też ma mapę wyspy Juran. No nie wiem, co z tego wyniknie, ale może coś tu będzie. W każdym razie, na razie nic nie będę kupywał. Tylko tak sobie oglądam. Ale może rzeczywiście jej mężuś ma jakieś zadanie dla mnie. Nie, jednak nie ma. To jest prawdziwa wyzwolona kobieta. Jeszcze silna i niezależna. Ej, a co my tutaj dalej mamy? O, pracownik. Witaj. Tak, witaj, czego chcesz? Przeglądam się tylko po okolicy. Do tego przyjdź do mnie, szukaj sobie jakiegoś innego do pogawędek. Aha. No więc tej bezimienne postaci nic tutaj nie dają niestety. No to nic na to nie poradzimy. A to za domem coś będzie? Coś jakby warczało? A co my tu mamy takiego? Jakiś tutaj mamy... Jakąś budkę tutaj mamy, jednak nikt tutaj niczym nie handluje. Dobra, w każdym razie tutaj mamy jakichś paladynów, nie rycerzy. I tu mamy strzałkę nawet do wzięcia. Jedną, nawet drugą. I na to mamy zardzewiały miecz, tylko nie możemy go założyć dalej. Ale bezimienni rycerze nam niczym niestety nie pomogą chyba. A, pięknie, jeszcze nie umiem walczyć. No to chyba będzie tutaj wczytać grę. Żeby ta gra się tutaj trochę odbugowała, bo czasami tak się robi niestety. To jest taki zasadniczy problem Gothica. Że nam tej Gothic się buguje i nic nie możemy z tym zrobić. Ale na szczęście stare dobre czytanie gry nam pomaga i teraz będą chyba walczyć jak mistrzowie. No tak. Oni tutaj są mistrzem niczego. A tu coś nam się świeci. Mikstura. O. I będzie jakiś gold. Stówka. Coraz ciekawszy ten moc się zaczyna robić. Takie hajsy leżą na ulicy. Żeby tylko tak leżała w prawdziwym życiu. O to kurde. Byłem wtedy bogiem. Tam może póki co nie będę szedł. Dobra, warto sprawdzić, czy coś tutaj będzie leżało na plaży, może.
Bagienne ziele, może się przyda. Ostryga się na pewno przyda. To się przyda, może. Mnisty jaszczur? To będzie mnie jarało w ogóle? Fajnie było, żeby mnie nie jarał. Ale zobaczmy. A, zajebiście. Dobra, bagienne ziele. Rogowa muszla. I tu mamy wszystko, o, wywalone. Tylko ona jakoś tak wygląda, jakby pierogi jakieś. Polowanie na pierogi, dobre. Okej, okay. I tu mam jakiś wózek, którego wcześniej nie widziałem. Tam jakiś kijek. Możliwe, że kijek prawdy nawet. Ale pewnie nie. Czyli tylko ja teraz tutaj byłem w tej szopce. Nie byłem. No to zobaczmy, co tutaj mamy. Coś zamkniętego nawet. Może zapiszemy grę. Ale tutaj pewnie trzeba będzie mieć klucza. Przydałoby się parę wytrychów. Nawet wytrychy. Lisbeth. Witaj. Jestem tu nowy. Witaj, co z tego przyjdzie, że jesteś tutaj nowy? Nie mam pojęcia, może mógłbym ci jakoś pomóc. Nie będę dawała pracy marynarzom. Tutaj w porcie jest dużo, wystarczają zbyt dużo darmozjadów. Nie jestem żadnym marynarzem. Żadnym marynarzem, Han, to powiedz, jakim cudem dalej tutaj na wyspę przyleciałeś? Zostałem poranę przez smoka. Jasne, przez smoka. A ja ujeżdżałem kiedyś w cieniu stwory. Ale ja mówię prawdę, jestem rolnikiem z wyspy Kurinis. Powiadasz straszne gówna, dzieciaku. Masz dla mnie jakieś prace? Jakąś pracę? Nie, ale w ciągu kilku dni przyjdź z powrotem. Dobra, przyjdę. A szafę możemy otworzyć? A czy możemy, ale... Pierwsze trzeba te wytrychy rozkminić. Cholera jasna. To by nam bardzo życie ułatwiło. Użyłem na co ja ten hajs przeznaczę. No dobra, więc tam byliśmy. Dobra, może przyjdziemy ten naokoło. Akurat może coś za domem tutaj będzie. Ukrytego. O właśnie, no ja to jestem bystry, mamy na złoto. A tu nic nie ma. Dobra, zrobimy przynajmniej te szczury. Dobra, już jestem coraz bardziej mi lepiej tu idzie. Jaki tutaj zdejmuje, pięknie. Jeszcze jednego, ciekawie tutaj tych szczurów w ogóle jest. Właśnie powinno się tutaj wyświetlać bardziej. Ile nam zostało tych do zabicia. To by nam bardzo tej górę ułatwiło na pewno. Ale może jednak to jest, może i lepiej. Ja właśnie, także jeszcze tutaj miałem iść do tej, dalej, tej wieży. No także sobie obejrzymy. Ciekawe, co się w niej kryje. Pewnie jakiś latarnik morski, pewnie będzie typ podobny do rzeka, znając życie. Potwory? Serio? Dobra, przynajmniej jakieś mamy itemy. Sextans jest. Tylko z sextansami to jest taki problem, że mogą być przydatne. Lepiej ich tutaj nie wydawać nigdzie. Topór drwala, to się przyda. Ale chyba jednak będzie lepiej walczyć tej bronią jednoręczną póki co. Czym? A więc nie mogę tego tu mięsa upiec. O, port bezimiennego. Przydałoby się parę wytrychów. Także zamknięte. Dobra, chodźmy na tą górę. Oby to był zwykły goblin tylko. Trzymajcie kciuki. Nie! What the fuck? A co my tu mamy? Rycerz, rycerz i rycerz. Ciekawe. A tu mamy Patryk. O, mój imiennik. Witaj. Dotąd szło całkiem dobrze, czego chcesz. Chcę się tylko z tobą, chcę się tylko rozejrzeć. Dobrze, więc lepiej od razu ci powiem. Mój kumpel Sancho pełni bardzo sumiennie swoją służbę na warcie pod bramą wschodniego zamku. Jeśli zbyt wiele rzeczy pokażesz mu na oczy, raczej nie wyjdzie ci to na zdrowie. Jeśli masz jakieś pozwolenie od Malona, możesz bez problemu wchodzić. Sancho jest już taki od zawsze? Nie, zmienił się po pewnym wydarzeniu. Jakim wydarzeniu? Dobrze, powiem ci historię. Sancho stał przy bramie wejściowej do zamku, była noc, kiedy stanęły przed nimi dwie kobiety. Powiedział obydwu, że mają odejść, oczywiście tego nie zrobiły, zaczęły rozmawiać z Sancho, a nasz Sancho stracił czujność. Nie zauważył nic więcej, jedynie tylko dwóch kobiet do zamku, tylko po tym druga z nich odeszła i zostawił Sancho samego.
Niczego nie podejrzewam. Wydało mu się, że wszystko jest w porządku. No cóż, w każdym razie do ranka. Co następnego poranka? Kobieta z hotelu leżała na łóżku obok Malona. Żona Malona jednak również jeszcze leżała w łóżku. Lecz gdy się obudziła, robił się taki wielki rabian, że rozumiem. Tak, dokładnie. Po takim wydarzeniu również byłem na zasadniczy. Czego tutaj kobiety zrobić coś takiego? To był pewien zakład. Ktoś z portu organizuje bardzo kuriozalne zakłady. Kto dokładnie, niestety nie wiem. Nie wiem. Jeśli zdamy ci propozycję, znajdziesz odpowiedź na ten burdel, zgłoś się do Parsivala. Ciekawe. Myślę, że nie musi się wszystkich pytać. Ciekawe, czemu tylko jakiś goblin zarżnąć. Wtedy miałbym dużo ekspa. Ale za daleko jest cholery, nikt nie zabije go póki co. Chyba, no nie wiem, można by spróbować. Ale... Dobra. Kurde, za krótka broń. Krótka ta broń jest, ale może jednak ten topór... Ciężki, cholera jasna. Ale ja tu jeszcze wrócę. Jeszcze się zemszczę, cholera. Lisbeth? A, więc ona istnieje w tych zakładach. Dobrze. Jedna przynajmniej prawilna tutaj kobieta. Dobra, tam sobie może pójdziemy potem. Pierw zjedzimy tego resztę miasta. Chyba, że no nie wiem. Dobra, jeszcze tutaj wrócimy. Ciekawie, kto tutaj coś może wiedzieć. W tych zakładach. Zaraz poszukamy. Hej. Ten nic. Alchemiczka pewnie też nic. Jakby inaczej. Czyżby oni? Nie wiem, no. Sam może. Też nic. Może ten typ. Fisher. Ten to na pewno niebo śpi. Okej. No to idziemy dalej. Idziemy przez boso, przez świat. Znaczy ja mam buty. Dobra, ja podejrzewam tych o tutaj, bo nie mają co życiem robić, są już emerytami, więc różne rzeczy mogą mi chodzić po głowie. Ale widocznie też mają to gdzieś. Chyba, że to po prostu jest tak bandycki numer zrobiony, że to nie będzie takie proste do znalezienia. Ale w sumie w karczmie może by ktoś wiedział o tym. Hej! Jakiś dostałeś drewno? Nie, jeszcze. A tu jest jakiś nowicjusz? Jeszcze go tutaj nie widziałem. Aż użych ogonów. Dobra. A, tu mu tylko tak dajemy te ogony. No, może ten będzie widział w kartmarz. Powiedz, czy jesteś zainteresowany pewną pracą? Jasno, co chodzi. Cóż, nie mogę się doczekać mojego posłańca. Zajmiesz jego miejsce i pójdziesz do rolnika Kila. Ile płacisz? 50 sztuk złota. Dobrze, wchodzę w to. No dobra, powiedz po prostu Akilowi, czy chodzisz ode mnie. Wtedy on ci tę paczkę, którą myślisz mi. Dobra, gdzie znajdę Akila? Idź po prostu na górę tego klifu, przejdź przez kopalnię. Na górę. Nie będzie tak proste. Później przejdź koło łupów Malona, a potem... Gdy spojrzysz w prawo, właśnie zobaczysz gospodarstwo. Spytaj jednego z strażników lub myśliwych. Właśnie wpadłem na twoją żonę. Ciesz się. Ty tylko koło niej przychodzisz i nie musisz wiesz, nie znosisz jej obecności. Ja się z nią ożeniłem. Przegryw. Dobra, a co ona powie? Ona nic nie powie. Ale ciekawe, co robi ten nowicjusz. Witaj. Zostaw mnie, nie chcę mieć żadnych problemów. Hej, ja tylko powiedziałem witaj. No dobra, masz rację. Nauczyłeś się czegoś jako nowicjusz? Tak, znam pierwszy krąg magii. Brzmi interesująco, możesz mi tego nauczyć? 100 sztuk złota i ubijemy interes, ale mój mistrz nie może się o tym dowiedzieć. A więc jeszcze mogę być magikiem. No ładnie. Z tym to gadałem? O kurde, Thug Life. Mało co nie zginę. No tak, z tym gadam, to jest mój taki mentor. Szkoleniowiec. To pewnie nic nie wie w tych zakładach. Także chodźmy dalej. Strażnik pewnie też nic o tym nie wie. Angiel. No ale warto spytać każdego, może ktoś się na cokolwiek będzie wiedział. Chociaż podejrzewam, że to będzie Volt pod napięciem. Hej. Także zaraz zobaczymy. O! A dobra, nic z tego. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Dobra, jeszcze tego zapytam tej typka. Kiepska sprawa. Hej! Taronie. Nie.
Wszystko będzie szło na wytrychy. Wszystko dobrze? A, nie, nic nie jest dobrze. Jakiś problem? Byłem ostatnimi dniami u pasterzy rolników. Musiałem zgubić tutaj swój sierp. Do czego rybakom jest potrzebny sierp? Do ucinania liny sieci. Czy po prostu nie kupisz sobie nowego? Zrobimy to, ale ten mały sierp jest po moim ojcu. Ciebie jest napisany i mojego ojca, Artur. Jeśli go znajdziesz, będę ci bardzo wdzięczny. Dobrze, będę miał szeroko otwarte. A, ciekawe, gdzie może być ten sierp. Pewnie w tych zakamarkach będziesz leżał. Nie wiem, ty. Malon? O, boss, witaj. Jestem handlarzem. Mam masę zróżnicowanych towarów na korzystnych cenach. Wszystko włącznie pierwszej jakości. Handel. Czyżby? Rzeczywiście. Obsyn. Diako katan? What the fuck? Co to jest? Katana, brońnoręczna. A, to by się mogło przydać, rzeczywiście. Tylko 50. Smoczy miecz. Też dobra broń. Aria? Kiepska sprawa. A, to zręczność. Kostur maga wody, magiczna różdżka. Drogo, drogo, drogo. Bardzo drogo. Mogę ci opowiedzieć o tym. Wilk. A, z wilkiem to nic nie będę gadał. Nie wierzę w to. Alina, też nic. Dobra, więc gospodzie pewnie jeszcze będzie coś wiedział. Nie wiadomo już komu można ufać. Może rzekomo coś wie, też nic nie wie. Już nie chce mi się o tym słuchać. Wolt, też nic. A, bolek i lolek. Przyszło do głowy. Znasz już moje zdanie. Znajdzie się tutaj coś interesującego? Wszędzie na plażach tego archipelagu bagienne ziele. Po co mi to wiedzieć? Naprawdę myślę. Nie bądź aż tak głupi. Skoro mówię ci o nim, to chyba ono jest w jakiś sposób przydatny, nie sądzisz? Krążą ostatnio różne plotki. Aha. Dużo się dowiedziałem. Hej, już bardzo dużo. O tym słuchać. A Sonia, ciekawe co mi powie. Wszystko jest możliwe. A, bo to właśnie miała to być świadomość. No dobra, nie wiem. Nie wiem, co to będzie w każdym razie. Ale może poszukajmy tych rybaków. Jeszcze z tyłu tutaj byli. Mi się wydaje, że to chyba był ten, co się tutaj do mnie pucował. Pewnie coś z tym sierpem robił. Chyba, że sierp po prostu tutaj sobie leżał. No, w samopas, no nie wiem. Ale można by to sprawdzić. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy tutaj były takie skrypty dobre. Dobre. Że pozwoliłyby na ukrywanie itemów, ale no nie wiem. Nie wiemy, jak sobie to zaplanowali skrypterzy tak naprawdę. Ale może Pele coś będzie wiedział. Hej! On ma sierpa w sumie. Ale to chyba jego własny. Także nic z tego. Ale chyba, że w tej chacie wam nie byłem, mówiłem. Nie, a może i byłem. Tak, może i byłem. No to zbadajmy jeszcze pozostałą część miasta, bo to już powoli się ściemnia. Dochodzi chyba 18. Także idziemy dalej. Co my tutaj mamy tak w ogóle? Nic. O, kolejny stateczek. Można by tutaj wejść. Przydałoby to się już nauczyciela znaleźć w każdym razie. Kostka mydła? Ha, tu już mam jedną rzecz. O co ty be? Nie, to mi się tutaj w ogóle tak wpisało. Trochę mydła, szczotkę, trochę mydła. Łożonka. Trochę już sobie nazbierałem, ale gdzie może być jeszcze... Trzecia rzecz. O, wiosło. Postępowo. I co my tu jeszcze mamy? Mamy ładownię, w której nic chyba nie będzie. Ale mamy kolejną rybę za to. Tym razem bez krzyża. Ale można tutaj wejść. Są to jakieś w ogóle szczury? Nie, chyba nic tutaj nie będzie. A jednak jest szczur. Bydlak mały. Zaraz go... Skrócimy o ogon. Chodź to, chodź to. A, nie żyje. Parszywa bestia. Okej. Okay. Kulista ryba. A, w kulistej ryba coś ukryte. Więc możliwe, że tutaj będzie jakiś bonus dla nas. 10 to złota, bardzo dużo. Ciężka ryba. Ło.
Wiebryłka Rudy. Wiebryłki Rudy. I chyba komuś tutaj chciało, mieliśmy je przynieść. Na razie sobie je zatrzymamy. Teraz czas stąd wyjść. Pomału, pomału, okej. Okay. Tu jeszcze obejdziemy, może będzie tutaj ten sierp leżał. Ale chyba nie widzę. Szkoda, że to nie ma tego wzroku orła za Zina. By się bardzo przydało. Taki myk by był. Ale jest tak złoto. Tu musimy mieć, jak coś w ogóle będzie. Nie, tutaj nic tutaj nie widzę. A szkoda. Tu coś może jest ukryte. Tu też nic nie widzę. Także no nie wiem. Markus, a tu już z nim chyba gadałem. W ogóle tak. No, też był gadany. Z tym Nigasem chyba też gadałem. Nie, z Carbonem chyba nie gadałem. Właśnie, witaj. Jakie idą ćwiczenia? Świetnie, czego szukasz? Szukam pracy, masz na mnie jakąś? Niech się zastanowię. Tak, właściwie miałbym pewną robotę. 60 sztuk pieczonego mięsa. Ruchy, nie będę czekał na nieskończoność. Dobrze, zajmę się tym. Oto mięso. What the fuck? Nie, moje złoto! Dobrze, że masz. Ile on jest jakości tego złota? Pięknie. Po co ja mu tam mówiłem? Ciekawe, czy zadanie jest w ogóle za udane, czy nieudane? Nie. Jeszcze chyba mógł przynieść tego mięsa. No to pięknie. Gra była zapisana dawno temu. No nie wiem. Zostanę w pierdziel. A to na szczęście regeneracje. No trudno, dużo mi tak za to... Jest. Jezu, bez jaj. No trudno. Dobra, coś na złoto. Tylko sobie poradzę bez niego. Co mi tam szkodzi? Ja tu jestem bohaterem, nie on. Szybko się odkuje na pewno. A tu nic chyba nie ma. Nie ma. No, trudno. Kurde, mało się nie zwaliłem. No, jednak się zwaliłem, ale przeżyłem. Szybko ty respawn działa, dobrze. Także nie widzę tutaj tego cholernego... Straciłem szlagę moją kochaną. Co my tu jeszcze mamy tak w ogóle? A to mamy wyjście z tej wioski, to jeszcze jakiś kowal jest. Dobra, jeszcze może my z nim pogadać. O, tutaj Ruda jest. Jesse. No i dopadła z tej ciemnica jak cholera. To możemy podnieść tak w ogóle? Nie. Ale Ruda jednak się przyda. To jest takie trochę dziwne, że możemy tylko wziąć parę bryłek, a tu jest od cholery tej Rudy. I to jeszcze jakiś mamy wpis. Czyżbym zabrał dostateczną ilość Rudy? Trochę mydła. Aha, dla Fischera. Dobra, jedno zadanie już wykonane. Spadłeś po prostu z nieba, idź do Lulu i przynieś mi z powrotem mój amulet. Ochronny przed ogniem, jasne? Ech, tak, wszystko jasne, przyjazdę ci go poczekaj tutaj. Spoko. Ciekawe tutaj, czego mi tutaj ktoś nauczy tego. Otwieranie może zamków? Nie, nikt chyba. Szkoda. Czułem, że ktoś mi tutaj czegoś nauczy. Witaj, kowalu. Nie jestem kowalem, jestem jeszcze praktykantem. Ale jeszcze trochę i awansuję na czelnika. Jak można zostać czelnikiem kowala? No cóż, trzeba wykuć oręż, no bo stał jakiś plan obroni. A nie ma znaczenia, co wykujesz? Cóż, trzeba przekonać mistrza, że się czegoś nauczyło. I musi być przekonany, że jesteś w stanie zrobić taką broń również bez żadnej pomocy. Potrzebujesz przypadkiem jeszcze czegoś do egzaminu? Och tak, jeśli znajdziesz jakieś plany broni, to przynieś mi do mnie. Można z tobą handlować? Jasne, czemu by nie. Pokaż mi, czarnuszku, co masz do sprzedania. Nic, ha. Dobra, chodźmy jeszcze na plażę. Coś tam może wysępimy. Może jakieś potwora, exp jakiś może. No, tu jakiś mamy most. Łazienkowski. No nic. Ale są jednak szczury. Dobra, zabijmy rudego szczura, bo rudość to złość.
czy przekleństwo, co też gadam. Okej, zdobyte. Wrócimy dalej. Co to tam było? Nie doczytałem w ogóle. To coś się świeci. A, też nie wiem czemu. Dobra, tutaj mam preostrych. Może jednak coś tutaj wyskoczy ciekawego. Jakiś nożyk nam się trafił. A to ładnie. Nic tu nie ma. Pierwszy raz nic tu nie ma. Uuu, katana praktykanta. Zarąbiście. W końcu jakaś dobra broń. Za darmo. I tu jeszcze bagienne ziele. Dobra, czyli on tu się wysiedli, jak zabierzemy tą odpowiednią ilość. Co tam chodzi? A cholera. Zginę. Czarna perła? O, bierzmy sobie. No i to chyba było na tyle, tam, ale już nie będę się zapuszczał póki co, bo zginę. Na pewno. Także co tam to jeszcze zostało tak w ogóle do zabrania? A tu jeszcze mam jakieś śmieci. Magienne ziele. Dalej jeszcze nie mam 10. Najgorszy ten respawn tylko jest. Czyli można było iść spokojnie do tego zamku jednak. Nie pomyślałem o tym. Dobra, póki co nie będę szedł, bo to jest oczywiście wyjście z wioski. Także chodźmy dalej. Może oddajmy tą rudę. Wykonam przynajmniej jakiegoś questa. No i chyba na tym zakończymy ten odcinek. Bo tu już więcej chęci nie zdążę zrobić. Zanim się do niego dojdziemy tak w ogóle. No nie, może odcinki będą pół godzinne. Tak chyba będzie optymalnie w sumie. Trzymam się od tego z daleka. Dobra. Naprawdę w to wierzysz? Pójdziemy sobie jeszcze może tego zameczku. Dobra, Fisher. Idziemy. Perm, a z permem gadałem. Cholera, nikt tutaj nic nie wie. Dziwne. Gdzie on polas? Popłynęli czy co do cholery? Pięknie, nie ma ich. Lepiej być nie może, prosto nie może. No dobra, innym razem w takim razie im damy. Pójdziemy sobie już do tego zamku w takim razie. Nic na razie nie będę robił w takim razie. Okej. No to jest chyba twierdza paladynów. Tak mi się wydaje. No dobra, czyli miasto zostało to jest jakby zaliczone dla nas. Nic tu więcej nie wykminimy. Chyba rozstracimy hajs, ale co by tutaj wybrać? No cholera wie. Chyba rozdanie tego sierpa jakimś cudem. Może się uda. Stój. Ja chciałem... Nie ma tu niczego do oglądania zawróć. A, więc nie wejdę sobie. Trudno. Ciekawe, czy mogę tylko z nim pogadać tak normalnie. Koniec. A to się nagadałem. A, więc tu trzeba coś zrobić. Przydałoby się tutaj te 10 siły wpakować co najmniej. Więc jakiś level trzeba będzie wbić. Już mało zostało w sumie. Wolałby tylko jeden quest zrobić. Tak mi się wydaje. Jakbym zrobił tego goblin, to by mi nieźle wpadło trochę. No nie wiem. Chodźmy dalej. Nie wiem, prześpijmy się. To będzie najlepsze wyjście. Chyba, że komuś damy trochę tego golda. Bruno... Lulu? A, w ogóle... Kabor. Zakłady. Dobra, to nie. To w ogóle chciał tę setkę. Nie pamiętam. Dobra, może chodźmy do tej Sony, może czegoś się dowiemy ciekawego. A tak, przy nią golda, ja pierdzielę. Dobra, prześpijmy się może. Trochę przypołowo wyszło.
Szklanka? Dobra. Zaczęliśmy sobie. Dobra, Fisher, masz te swoje 5 brójek. Idź spać znowu. Hej, ty! Oto twoja ruda. Jest, nowy level. Nająd ty. Co dostałem? 150. Niby już mnie stać na to, ale no. Nie wiem. Dobra, chodźmy tutaj jeszcze. Na tym chyba skończymy odcinek w ogóle. Bo okrotamy tą setkę. Ten wylas? A co? A, zaraz. Przecież coś jeszcze jest ukryte. Tu jest jakiś jakby teleporter, ale chyba nieaktywny. Chyba tylko tak dla zdoby jest. No nie wiem. Na razie to sobie pójdziemy do gospody. Pogadamy, znaczy, no. Do tego czegoś. Hotel. Może to 100 sztuk złota. Dzięki. I co to był? Tutaj jest sprzątaczkę. Skąd wzięła pieniądze za swoją nową suknię? Doszło do moich uszu, że kupiłeś sobie nową sukienkę. Co z tego? Przez całe dnie pracuję. Myślisz, że robię to za darmo? Cóż, ciekawe się robi stary wo. A. No, zostaw mnie ty świnio. No cóż, co chcesz zamiast za milczenie? Co proponujesz? No cóż, mogę ci dać magiczną kamienną tablicę albo klucz, który wpadł grubemu Malonowi z torby. Może ten klucz się przyda. Proszę o to klucz, ale nikomu o tym nie opowiadaj, inaczej będę martwa. Myślę, że mogę ci powiedzieć Michaelowi. Hej, Woltowi, powiem co będzie? Nie można nic powiedzieć. Zresztą rozkoczyłem tego Michaela. Będzie tutaj w gospodzie siedział. Nie jestem pewny. Akurat będzie 35 minut. W sam raz tak. Optymalnie. Tu jest ta gospoda? Tam jest gospoda, okej. Okay. Dobra, jak Michael będzie w gospodzie, to idę. Jak nie, to już nie będę szukał go. Krążą ostatnio różne plotki. Dobra, jeszcze 2 minuty, może go poszukam jednak. Dokładnie to samo powiedziałem. Bo chyba wiem, gdzie może być. Pewnie będzie tą łódkę naprawiał. Tak zwaną. Okej, okay, no to lecimy pomału, pomału, pomału. Dobra. Co mnie atakuje? A, tu jest suka mała. Na respawn, no ta. Co, one się będą przecież cały czas respić. Więc jak ja mam je wybić tak w ogóle? To w ogóle będzie wykonalne? Może i będzie, nie wiem. W każdym razie jest ten Michael, a to Markus ten Michael. No właśnie, gdzie on może być tylko? Nirim to nie... Ech... To ten dziad Polas. Muszę zrobić jedno okrążenie, może znajdę. Tango Pele też nie. Widzi i słyszy się to i owo. Tu nie. Też nie. Rano. Może on coś będzie widział o tym sierpie. Też nic. Murga. Taron. Cholera, gdzie on jest? Był, był i go nie ma. Na to żydek mały. Nie znajdę go chyba. Tu raczej nie. Tu też nie. Gdzie on Polas? Powinien być mądrzejszy. Kurde, nie mam pomysłów. Dobra, może go tam znajdziemy dalej. A jest Michael. Okej, tak się trochę poszczęściło. Puchar. No, czy to możliwe, że kupiłeś złoty puchar? Kto tak mówił? Nani. Po prostu skradziony, czyż nie? Skończ te zabawy, gdzie jest puchar? Nie mogę ci tak po prostu dać. Potrzebujesz czegoś innego dla mojej żony. Chora, czy ja wyglądam na handlarza błyskotkami? Nie, ale na kogoś to może mi zasłonać na aloes. A więc to chciałbyś aloesów. No dobra, ludzie, wiecie co? W tym odcinku to będzie wszystko. Ja się z nami żegnam. Kolejny będzie... No właśnie. Kiedy on będzie? To jest dobre pytanie. Jutro mam niestety do roboty na 7 rano. 12 godzin, czyli do 19. Zanim ja wrócę na chatę, to będzie może 9. Może 10. Po rozkład mamy sobotni jutro.
Także no nie wiem. Może uda mi się coś jeszcze po północy wrzucić. A tak pewien to do końca nie jestem, ale spróbuję. Chyba, że będę już tak całkiem zamulał, że nic z tego nie wyknie. Ale no dobra, może się postaram, jakoś coś z tego będzie. Póki co ma się tutaj dzisiaj dwa odcinki, więc sobie oglądajcie. Więc ja z wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć.